Na dzisiejszym filmiku nauczymy się robić oczka ścisłe. Robimy oczko łańcuszka, najpierw pętelka i powiedzmy tak z 7-8 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, jeszcze osiem. Nie robimy ich bardzo ścisło. Niech one są takie luźniejsze, bo wtedy będzie nam łatwiej wbić szydełko. I teraz, jak zrobić oczko ścisłe? Szydełko wbijamy w trzecie oczko, tak jakby z powrotem. Raz, dwa, trzy, wbijamy w trzecie oczko. I od razu przeciągamy włóczkę przez pętelki. Jeszcze raz pokażę. Wbijamy w następne oczko i od razu przeciągamy włóczkę. Zrobimy jeszcze kolejną warstwę. Odwracamy robótkę. Przytrzymujemy sobie odpowiednio. I znów wbijamy w następne oczko. Właśnie musi być luźno zrobione, żeby nie było problemu z wbiciem szydełka. I znów zaciągamy. O właśnie. Wychodzi nam taki zlepek, dość ciasno ułożone. To są oczka ścisłe. Jak to wygląda na przykład w robótce? Jak zrobić oczko ścisłe w robótce? Powiedzmy, robię kilka półsłupków. I we wzorze dwa zrobiłam. I we wzorze jest napisane przeważnie kropeczką albo takim X-em, że mamy zrobić w następnym oczku oczko ścisłe. Wbijamy zatem szydełko i tak jak poniżej robiliśmy, od razu przeciągamy przez pętelkę, którą mamy. Tak jest oczko ścisłe zrobione. Zrobię teraz półsłupek dla odmiany. Dość trudno się wbija. I zrobię jeszcze jeden półsłupek. Zdarza się, że są takie wzory, które wymagają zrobienia oczek ścisłych, czy są to oczka zamykające. I należy ich właśnie się nauczyć. Dziękuję za uwagę.